Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W wyniku reakcji spalania magnezu w tlenie powstało 0,1 g tlenku magnezu. Oblicz masę każdego substratu w tej reakcji chemicznej, jeśli masa tlenu stanowiła 2 trzecie masy magnezu użytego w tej reakcji chemicznej. Zapiszmy sobie najpierw tą reakcję. Jeszcze raz, w wyniku reakcji spalania magnezu w tlesie, czyli mamy magnez w tlenie, tlen w postaci cząsteczkowej i powstało tlenku magnezu. Tlen w tlenkach ma wartościowość 2. Magnez leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma wartościowość stałą, która wynosi 2. Zatem nie mamy tutaj indeksów stychiometrycznych, ale zauważamy, że tu mamy dwa tleny, tu jest jeden tlen, czyli przed całością dajemy dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość magnezów, to w tym też dajemy dwójkę. W wyniku reakcji spalania magnezu w tlenie powstało, powstało 0,1 g tlenku magnezu. Oblicz masę każdego substratu w tej reakcji chemicznej, jeżeli masa tlenu stanowiła 2 trzecie masy magnezu. Masa tlenu stanowiła, to już jest jakaś informacja dla nas. Nie wiemy kompletnie nic o magnezie. Czyli magnez jest X, natomiast tlen stanowi 2 trzecie masy magnezu. Hop! I wiemy z prawa zachowania masy, że masa substratów jest równa masie produktów reakcji chemicznej. Tak? No to... Zapisujemy sobie to tutaj, że to jest x, dodać 2 trzecie x, a ta nam daje 0,1. Potem sobie dopiszemy te gramy. Tu jest taka jedynka, której nie zapisujemy, czyli mamy jedną całą i 2 trzecie x. I żeby nam się to łatwiej liczyło, to też sobie zamienimy na ułamek zwykły. 1 dziesiąta. Dzielimy, na liczbę przy niewiadomej. I jak my ułamki zwykłe chcemy dzielić, to my musimy to zamienić na ułamek niewłaściwy. Czyli to jest 1 razy 3 dodać 2, 5 trzecich. I znów, gdy mamy dzielenie ułamków zwykłych, to możemy sobie to zamienić na mnożenie i tą drugą liczbę odwrócić. I mamy takie coś. I teraz nie da się nigdzie skrócić, więc wymnażamy górę z górą, dół z dołem. Hop. Mamy tak i to możemy sobie zapisać na ułamek 10. Jeżeli możecie korzystać z kalkulatorów na chemię, to robicie 3 dzielone na 50, a jak nie możecie, to to sobie zamienimy na stówkę. 100 dzielone na 50 to 2. Czyli wymnażamy górę razy 2. Hop. I to jest nasz x. To skoro nasz x to 0,06, to 2 trzecie x, skoro to ma się równać 0,1, no to to będzie 0,04. Bo to, dodać to, to 0,1. No i oczywiście odpowiedź, że do reakcji użyto 6 setnych magnezu, znaczy 6 setnych gramów magnezu i 4 setne gramy tlenu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.